Szczyrbskie jezioro, drugie pod względem wielkości jezioro Tatr Słowackich. Świetna propozycja na spędzenie czasu dla całych rodzin z możliwością podziwienia Tatr z daleka. Pozostawiłem samochód na pobliskim parkingu i ruszyłem w drogę kierując się czerwonymi znakami tatrzańskiej magistrali. Moim głównym dzisiejszym celem jest Dolina Warzecka, jedna z najmniej uczęszczanych tatrzańskich dolin. Obecnie nie przebiega przez nią żaden znakowany szlak turystyczny, nie prowadzą też tędy trasy na jakieś popularne szczyty. Po około godzinie dotarłem do rozdroża przy Jamskim Stawie. Tutaj opuszczę wygodną tatrzańską magistralę, skręcając na szlak prowadzący na Krywań. Początkowo szlak stromym podejściem prowadzi przez las, jest dość męczący i mało ciekawy. Dopiero gdy drzewa ustępują kosodrzewiną, widoki stają się rozleglejsze. Trasa wiedzie Pawłowym Grzbietem, z którego można już powoli podziwiać otoczenie Doliny Warzeckiej. Gdzieś tutaj, jeszcze w latach 70. ubiegłego wieku, do doliny schodził żółto znakowany szlak. Niestety został zlikwidowany, a dolina zamknięta dla ruchu turystycznego. Ale dawne ścieżki są jeszcze częściowo widoczne i ich przebieg zamieszczony na mapach. Problem stanowi tylko odszukanie początku starego szlaku, a ten zapewne po likwidacji został skutecznie zamaskowany. Ten usypany, spory kopczyk może oznaczać, że to gdzieś tutaj rozpoczyna się poszukiwana przeze mnie ścieżka. Ale przebijanie się na ślepo przez kosodrzewiny nie ma większego sensu. Lepiej chyba będzie podejść jeszcze nieco dalej, gdzie grzbiet jest szerszy i wypłaszczony, a kosodrzewiny rzadsze i bardziej karłowate. Stąd do doliny opada trawiasty stok. Po przejściu w to miejsce ruszyłem w dół. Po chwili odnalazłem ścieżkę świadczącą o tym, że nie tylko ja wybrałem taki wariant trasy. Po kilkudziesięciu metrach dosyć stromego zejścia dotarłem do sporego pierzyska opadającego z dalszej części grzbietu. Na rumowisku ścieżka przestała być widoczna. Skręciłem więc nieco w lewo, na skos kierując się w górę doliny. Wcześniej czy później powinienem natrafić na pozostałości dawnego szlaku. Po kilku minutach drogi po głazach dotarłem do trawiastego centrum doliny, gdzie dawało się już dostrzec ślady ścieżki. Dalej trasa była już łatwa i dosyć łagodnie prowadziła coraz wyżej. Wkrótce mogłem już za sobą podziwiać całą środkową część Doliny Warzeckiej. Na stokach udało mi się wypatrzyć wypoczywające stadko kozic. Powoli nabierałem wysokości. Z prawej strony wznosiły się nade mną jamskie turnie, czyli granie odchodzące od krótkiej. Zaś z lewej górna część Pawłowego Grzbietu, czyli grań Krywania zwieńczona Małym Krywaniem. Wreszcie częściowo wyłonił się cel mojej wyprawy – Zielony Staw Warzecki. Dość spore i wysoko położone tatrzańskie jeziorko. Po chwili mogłem je już podziwiać w całości. Jego lustrowody znajduje się na wysokości 2017 metrów. Staw ma ponad 5 hektarów powierzchni i około 23 metrów głębokości. Jest piękny, choć jego zielona barwa, przynajmniej z tego miejsca, nie wydaje mi się aż tak intensywna jak choćby Zielonego Stawu Kierzmarskiego czy Zielonego Stawu w Kaczej Dolinie. Wyraźne obniżenie po przeciwnej stronie to przełęcz Szpara, nosząca swoją nazwę od naturalnego tunelu przechodzącego nieco poniżej i łączącego Dolinę Warzecką z Doliną Niewcyrką. To jedyna taka przełęcz w Tatrach.
Nad stawem zrobiłem sobie dłuższą przerwę. Zjadłem śniadanie i zachwycałem widokami z różnych miejsc brzegu. Podziwiałem strome ściany grani krywania i krótkie opadające do doliny po obu stronach stawu. Zaczęło mnie kusić, by znacznie wydłużyć swoją dzisiejszą pozaszlakową wyprawę. Gdybym wszedł na przełęcz i na grani skręcił w prawo, mógłbym zdobyć krótką, a dalej kolejny szczyt ostrą. Potem przez suchą dolinę Warzecką i furkotne siodełko dojść do znakowanego szlaku w Dolinie Furkotnej. Na siodełku już kiedyś byłem, zejście prowadzi wyraźną, mało wymagającą ścieżką. Mogłaby to być bardzo ciekawa wyprawa. Tyle, że nieplanowana. W pozostawionym żenie opisie swojej dzisiejszej trasy i ewentualnych opcjach dalszej wędrówki nie ująłem takiej alternatywy. Postanowiłem więc nie kusić losu i zakończyć dzisiejszą wyprawę zgodnie z wcześniejszymi planami podejściem na Krywań. Pora więc wracać na Pawłowy Grzbiet. Odwiedzę jeszcze tylko położony w pobliżu mały staw Warzecki. To właściwie niewielkie oczko wodne, które moim zdaniem chyba bardziej zasługuje na nazwę Zielony Staw. Jeszcze ostatni rzut oka na oba stawy warzeckie i ruszam w dół doliny. W drodze powrotnej z bliższej odległości mogłem przyglądać się statku kozic z młodymi. Po dotarciu do ścieżki postanowiłem nie przecinać pierżyska, ale do końca się jej trzymać z nadzieją, że wyprowadzi mnie przez kosodrzewinę na szlak. I rzeczywiście, przejście przez kosówki nie było może jakoś szczególnie komfortowe, ale ścieżka była wyraźna i dopiero na samym końcu trzeba się było mocniej przebić, by dość niespodziewanie wyjść w pobliżu znajomego kamiennego kopca. Ponownie znalazłem się na Pawłowym Grzbiecie. Od Krywania dzieli mnie jeszcze około 2 godzin podejścia. Pogoda jest niezła. Może tym razem wreszcie się uda i ponownie w pełni będę mógł podziwiać piękną panoramę z Narodowej Góry Słowaków. Krywań to dla mnie najbardziej pechowe z dostępnych szlakami szczytów Tatr Wysokich. Tylko za pierwszym razem wiele lat temu miałem wspaniałą widoczność z wierzchołka. Było to chyba w jakieś słowackie święto, bo wielu turystów miało ze sobą flagi narodowe. Panorama ze szczytu była zachwycająca, więc po jakimś czasie postanowiłem powtórzyć wejście. Ale niestety każda moja kolejna wyprawa bez względu na porę roku i wybrany szlak kończyła się tak samo. Tuż przed zdobyciem szczytu nad jego wierzchołek napływała chmura i widoki stawały się raczej marne. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie inaczej. Początkowo szlak nie wiedzie granią, tylko stokami Pawłowego Grzbietu. Podejście jest łatwe, wygodna ścieżka dosyć łagodnie nabiera wysokości, trawersując zbocza, które wkrótce wznoszą się nad wielkim krywańskim żlebem. Jak na razie szczyt jest doskonale widoczny, ale tak samo było za każdym razem. Zanim zdobędę szczyt, wiele może się jeszcze zmienić. Dotarłem do rozdroża, gdzie mój szlak połączył się ze szlakiem prowadzącym z trzech źródeł. Ta trasa na Krywań jest nieco krótsza, ale moim zdaniem mniej ciekawa. Od tego miejsca podejście staje się bardziej wymagające. Szlak po łuku dość stromo wyprowadza na granie.
Można też skorzystać ze skrótu, który od razu prowadzi w okolice małego krywania, ale z tej opcji lepiej korzystać tylko przy dobrej widoczności. Po około kwadransie dotarłem na grzbiet i bez zatrzymania kontynuowałem podejście. Niestety, zgodnie z tradycją, im bliżej szczytu się znajduję, tym błękitne dotąd niebo coraz bardziej się chmurzy, a o wierzchołek coraz częściej zaczynają zahaczać obłoki. Na razie jednak widoczność nie jest zła. Wraz z wysokością ze szlaku roztacza się coraz rozleglejsza panorama. Początkowo ogranicza się tylko do dolnej części Doliny Warzeckiej, ale już przed małym krywaniem stała się widoczna jej dalsza część z zielonym stawem oraz sporo bliższych i dalszych szczytów. Widać też Szczyrbskie jezioro, skąd rozpocząłem dzisiejszą wyprawę. Gdy stanąłem na małym krywaniu, sytuacja wyżej trochę się poprawiła. Mury nad krywaniem ustąpiły, dając mi nadzieję na piękne widoki ze szczytu. Dzieli mnie od niego już tylko płytka krywańska przełączka i około pół godziny podejścia. Niestety już kilka minut później czart prysk. Kolejne chmury napływające na szczyt zaczęły mnie utwierdzać, że jeśli nawet chwilowo się rozpogodzi, to raczej na pełną panoramę z wierzchołka nie mam co liczyć. Końcowe podejście odbywa się po szerokim, skalistym zboczu. Trudno mówić o jakiejś wyraźnej ścieżce. Każdy wybiera dla siebie najlepszą drogę, a oznaczenia szlaku są raczej tylko symboliczne. Po lekko męczącej końcówce wreszcie stanąłem na szczycie, na którym ustawiono charakterystyczny krzyż. Jeszcze do końca XVIII wieku Krywań uznawany był za najwyższy szczyt Tatr. Jest zaledwie 4 metry niższy niż polski wierzchołek Rysów i jest drugim pod względem wysokości tatrzańskim szczytem dostępnym znakowanym szlakiem. Położenie szczytu niemal w samym środku Tatr w połączeniu z jego wysokością sprawia, że jest doskonałym punktem widokowym. Przy dobrej pogodzie rozciąga się stąd wspaniała i rozległa panorama uznawana za jedną z najpiękniejszych w tych górach. Widać stąd niemal wszystkie szczyty zarówno Tatr zachodnich, jak i wysokich. Wrażenie też robi wysokość, na jaką szczyt wznosi się nad Doliną Koprową. To około 1400 metrów, co stanowi największą w Tatrach wysokość względną. Ale niestety dzisiaj chmury nie pozwalają mi w pełni cieszyć się widokami. Oczywiście między chmurami dawało się raz po raz dostrzec nieco więcej, a momentami przebijało się nawet słońce, ale nie na to liczyłem. Taki spektakl napływających i rozchodzących obłoków ma swój urok, ale oglądanie tego samego już któryś raz z kolei delikatnie mówiąc niezbyt mnie cieszy. Zszedłem trochę z wierzchołka i założyłem bluzę. Czasu mam sporo, więc poczekam, może widoczność jeszcze się poprawi. Minuty upływały, a sytuacja raczej nie polepszała. Z dalszych szczytów Tatr Zachodnich najczęściej udawało mi się wypatrzeć Beskid, Kasprowy Wierch, Giewont, Kopę Kondracką i Małołączniaka.
Tatrach Wysokich pojawiała się Świnica i Kozi Wierch, a przez moment wypatrzyłem nawet dalszą część świńskiej grani od granatów po Wołoszyn. Dodać jeszcze mogę niżnitariański staw w Niewcyrce i to właściwie koniec. Po godzinie spędzonej na szczycie dałem za wygraną. Klątwa krywania trwa nadal. Jestem uparty, zapewne za jakiś czas znowu tu wrócę z nadzieją na lepszą widoczność. Jeszcze tylko uwiecznienie swojej obecności, ostatnie spojrzenie na pamiątkowe tablice i rozpoczynam zejście. Gdy tylko znalazłem się poniżej pułapu chmur, widoczność ponownie się poprawiła. Znowu mogłem obserwować zielony staw warzecki, niżny tryjański staw i całe mnóstwo otaczających je szczytów. Wracam tą samą drogą. Czeka mnie więc ponowne przejście Pawłowym Grzbietem, wędrówka przez las i tatrzańska magistrala. Raczej niewiele więcej już dziś zobaczę. Jeśli nie będę się już zatrzymywał, za około 3,5 godziny powrócę do samochodu w Szczyrskim Jeziorze.